Witajcie, nazywam się Wojciech Nowicki i zapraszam na kolejny odcinek mojego kursu programowania PHP w praktyce. W czwartej części poziomu podstawowego zajmiemy się zmiennymi i stałymi w PHP, które są nieodłącznym elementem programowania w ogóle, nie tylko w PHP. Ok, kilka rzeczy technicznych na samym początku. Jeśli nie chcecie przegapić żadnego kolejnego odcinka kursu, zapraszam do zasubskrybowania kanału na YouTube. Zachęcam Was również do śledzenia moich profili na Twitterze i Facebooku, co umożliwi nam pozostanie w jakimś kontakcie, nawiązanie pewnych dyskusji. Oczywiście, jak zawsze, jestem otwarty na wszelkie uwagi i komentarze, zarówno tutaj pod tym odcinkiem, jak również na stronie kursu, jak również na tych profilach społecznościowych. Ok, w takim razie zaczynajmy. Na wstępie, jak zwykle, prześledzimy sobie, co ten odcinek będzie zawierał. Czyli powiemy sobie o zmiennych w ujęciu ogólnym w programowaniu, jak i zmiennych w PHP. Prześledzimy typy zmiennych występujących w PHP. Osobno zajmiemy się tablicami, które są dość powszechnie wykorzystywane wśród programistów PHP. Powiemy sobie o zakresie zmiennych. Jest to bardzo ważna rzecz, którą trzeba zrozumieć już w bardziej poważnych projektach. Powiemy sobie o zmiennych predefiniowanych, które mogą nam się do czegoś w przyszłości przydać. Powiemy sobie, co to są zmienne zmienne, co to tak naprawdę jest, oczywiście wyjaśni się później. Powiemy sobie również o pojęciu typecastingu. Następnie przejdziemy do drugiej części naszego odcinka, w którym będziemy się zajmować stałymi. Powiemy sobie, co to ta stała jest. Powiemy sobie o tak zwanych stałych magicznych w PHP, jak również prześledzimy pojęcie literalne. Ok, w takim razie czas przejść do pierwszego tematu. Zmienne. Powiedzmy sobie, czym są zmienne w programowaniu. Z definicji zmienna jest konstrukcją programistyczną posiadającą trzy podstawowe atrybuty: symboliczną nazwę, miejsce przechowywania oraz wartość. Symboliczna nazwa, czyli nazwę, którą będzie nadawał programista tej zmiennej i pod taką też nazwą będzie się do tej zmiennej odwoływał. Istotne tutaj jest, żeby nadać zmiennej taką nazwę, która będzie reprezentowała jej przeznaczenie, co ułatwi nam później posługiwanie się tą zmienną w większych aplikacjach. Miejsce przechowywania, czyli tak naprawdę miejsce w pamięci, w którym ta zmienna będzie przechowywana podczas wykonywania programu. Miejsce przechowywania to również rozmiar zmiennej, czyli ilość bitów, na których będzie ta wartość tej zmiennej zapisana. Trzeci atrybut to wartość. Czyli tak naprawdę to wartość, czy dane, które w tym momencie ta zmienna reprezentuje, czyli jej wartość. Trochę wychodzi masło maślane, no ale o niektórych prostych rzeczach ciężko jest jeszcze prościej powiedzieć. Dobrze, żeby zmienna zaistniała w kodzie programu, trzeba ją zdefiniować. Więc czym jest definicja zmiennej? Definicja zmiennej, która wygląda różnie w różnych językach programowania, posiada te same właściwości zwykle. Rezerwuje i przydziela nazwę, czyli tą nazwę, którą wybrał programista, określa typ zmiennej, czasem wprost lub nie wprost, przydziela miejsce w pamięci i ten adres oraz określa atrybuty zmiennej. Dobrze, to teraz tak. Co jest podstawową własnością zmiennej? Dlaczego te zmienne są takie istotne w programowaniu? No, zmienna jest czymś, co pozwala nam przechowywać wartość, która może być odczytywana i ponownie zapisywana, czyli zmieniana, nadpisywana, w zależności od tego, jak chcemy to określić. I to jest bardzo ważne, ponieważ pisząc program, definiujemy sobie taką zmienną, pod którą możemy na przykład zapisać wyniki obliczeń i możemy te wyniki obliczeń wykorzystać w innym miejscu programu. I w zależności od danych wyjściowych, te wyniki obliczeń, wiadomo, zawsze będą różne i również różnych w tym momencie wyników za każdym razem użyjemy w tej innej części programu. Zmienna może nam przechowywać również na przykład jakiś atrybut, ustawienie programu wybrane przez użytkownika i będzie ono dostępne, no powiedzmy sobie,
w całej aplikacji i za każdym razem, kiedy program będzie musiał sprawdzić, nie wiem, preferencje użytkownika co do czegoś, będzie odczytywał wartość tej zmiennej, która te preferencje użytkownika przechowuje. Dobrze, teraz zmienna w ujęciu PHP. Zapewne już w poprzednich częściach, czy gdzieś w internecie, jeżeli tylko pokazywany jest kod PHP, rzuciło wam się w oczy te dolary. Tak, znaczek dolara i wyraz, który następuje za nim, to jest tak naprawdę właśnie symboliczna nazwa zmiennej w PHP. Pozwala nam to oddzielić właśnie wszystkie inne słowa kluczowe od zmiennych, co pozwala również, chociaż nie jest to dobra praktyka, nadać niektórym zmiennym te same nazwy, co słowa kluczowe lub nazwy funkcji wbudowanych, ale tak jak mówię, tego nie zalecam. Okej, dobrze, jak zdefiniować zmienną w PHP? No, proszę bardzo, oto prosty przykład, tak? Mamy zmienną x i nadajemy jej wartość 100. I teraz tak, jeżeli x jest w naszym kodzie, zmienna x, użyta po raz pierwszy, to tak naprawdę dokonała nam się definicja zmiennej. Czyli zarezerwowaliśmy i przydzieliliśmy nazwę tej zmiennej. Ważne, żeby ta nazwa w danym zakresie, o zakresach zmiennych sobie jeszcze powiemy, ważne, żeby ta zmienna miała nazwę unikalną. No dobrze, czyli już x wykorzystujemy tylko w przeznaczeniu tego x-a, tak? Określiliśmy typ? Tak, określiliśmy typ, o typach sobie zaraz powiemy, ale nadanie wartości tej zmiennej od razu w PHP określiło jej typ. Przydzieliliśmy miejsce w pamięci, no oczywiście nie my wprost, ale interpreter. No i określiliśmy atrybuty, czyli chociażby na przykład zakres. Ok, dobra, kolejny przykład, inna zmienna. Zmienna etykietka, do której przydzieliliśmy napis to jest owoc. Ok, tak samo. To, co jest po lewej stronie znaku równości, jeżeli jest właśnie po raz pierwszy użytą symboliczną nazwą zmiennej, następuje definicja zmiennej. Zdefiniowaliśmy zmienną typu tekstowego, pod którą zapisana jest wartość, to jest owoc. Ok, myślę, że tyle o teorii samej zmiennej w programowaniu. Jak zauważyliście przed chwilą, zdefiniowaliśmy nasze zmienne, nadając im różne wartości. Pierwsza zmienna miała wartość liczbową, druga zmienna miała wartość ciągu znaku. Były to zmienne o różnych typach. Tak, teraz zajmiemy się typami zmiennych. W programowaniu wszystkie zmienne posiadają jakieś typy. Nawet jeżeli PHP nie wymaga od nas definiowania tych typów, ponieważ interpreter w momencie definicji zmiennej odczytuje typ z podanej wartości, jak również typ zmiennej może być zmieniony w trakcie cyklu życia tej zmiennej, to typy jako takie w PHP istnieją. Rozróżniamy cztery główne grupy typów zmiennych. Typy skalarne, typy złożone i typy specjalne. Oczywiście zacznijmy od tych pierwszych. Typy skalarne to typ logiczny, typ liczb całkowitych, typ liczb zmiennych przecinkowych i typ ciągów znaków. Ok, przejdźmy do tego pierwszego. Typ logiczny. Typ logiczny może przyjąć dwie wartości, wartość prawdy lub fałsz. Tutaj kojarzy nam się to z takim najprostszym programowaniem, wręcz algorytmami, może nawet rysowanymi na kartce, gdzieś coś jest prawdą, gdzie coś jest fałszem. Typowe bramki logiczne, tak? W przypadku operatorów omawialiśmy sobie tak operatory binarne. Ok. Typ logiczny przyjmuje wartość true lub false, które reprezentują odpowiednio prawdę lub fałsz. Natomiast, jako że właśnie w PHP występuje niejawna konwersja typów, tak naprawdę wszystkie inne typy, które sobie będziemy omawiać, będą mogły reprezentować prawdę i fałsz. Fałsz będą reprezentowały liczby równe 0 lub
puste ciągi znakowe, natomiast wszystkie inne wartości pozostałych typów będą zawsze reprezentowały wartość prawdy. Ok, teraz czas na liczby. Typy liczbowe. Typy liczbowe, no możemy sobie omówić, że tak powiem, razem, wspólnie, jako całość. Mamy liczby całkowite i liczby zmienno-przecinkowe. No dobra, liczby całkowite, czyli wszystko, co jest liczbą całkowitą w myśl matematyki, tak? Liczby dodatnie, ujemne, zero. Ważne tylko, żeby nie miały miejsc dziesiętnych. Zakres, czy wielkość liczb, dokąd one sięgają w jedną i w drugą stronę, tak, czyli maksymalna dodatnia, maksymalna ujemna, to sobie musicie już sprawdzić dokładnie w wersji PHP, którą będziecie używać, ponieważ to się zmieniało w czasie i nie ma sensu w tej chwili podawać rozmiarów tych typów. Więc teraz tak, każda liczba, którą zdefiniujemy po prostu jako liczbę całkowitą, będzie typu całkowitego. Liczby zmienno-przecinkowe, no to te, które już mają jakieś miejsca dziesiętne, tak? Czyli dla przykładu właśnie jedna dziesiąta, tak? Jest bardzo duża różnica w tym, jak język programowania, jak przechowywane są w pamięci oba typy liczbowe, ponieważ no, liczba całkowita to jest po prostu liczba całkowita, liczbę zmienno-przecinkową przechowuje się troszeczkę w inny sposób. Nie ma natomiast sensu tutaj oczywiście zagłębiać się w te szczegóły. Ważne jest to, co jest ważne dla nas programistów w praktycznym ujęciu, tak? Tak jak już wspominałem, różne funkcje mogą wymagać różnego typu zmiennych jako parametry i będą zwracać różnego typu wyniki. Natomiast na co tylko należy zwrócić uwagę, bo jeżeli przykładowo podamy tam, gdzie wymagana jest liczba zmienno-przecinkowa, podamy liczbę całkowitą, no to tak naprawdę, tak jak tutaj widzimy, że jedynka z kropką i zerami to już jest liczba zmienno-przecinkowa. Mimo, że ona dalej reprezentuje wartość 1, jest to już inny typ. Czyli możemy sobie wyobrazić, że jeżeli tam, gdzie wymagana byłaby liczba całkowita, podamy liczbę zmienno-przecinkową o tej reprezentującą tą samą wartość, nic się tak naprawdę nie stanie, bo w cudzysłowie te zera zostaną dodane do tej liczby. Natomiast problem jest taki, kiedy wymagana jest liczba całkowita, a my nieświadomie używamy liczby zmienno-przecinkowej z jakimiś miejscami dziesiętnymi. No niestety, te miejsca zostaną ucięte i liczba zostanie zaokrąglona do liczby całkowitej. Na to należy zwrócić uwagę, tak? I tutaj na to należy uważać w przypadku właśnie programowania w PHP. O wadach i zaletach tego luźnego podejścia do typów będziemy sobie jeszcze mówić za chwilę. Natomiast, tak jak mówię, wszystkie liczby całkowite, ale wyrażone jako całkowite, nawet bez tych zerowych miejsc dziesiętnych, to są typy całkowite. Liczby zmienno-przecinkowe to po prostu te, które posiadają przecinek. Ok, kolejny typ skalarny to typ ciągu znaków. No jeżeli chcemy przekazać jakąś informację, no tak już upraszczając, w zmiennej, lub budować jakąś odpowiedź, którą będzie zwracał program użytkownikowi, wykorzystamy do tego typ ciągu znaków. Wiemy już z odcinka o operatorach, że możemy wykonywać różne operacje na tych ciągach znakowych i nie ma właśnie problemu, żeby połączyć dwie zmienne z zapisanymi w nich ciągami w jeden. Teraz tak, ważna rzecz to, jakich apostrofów czy cudzysłowiu używamy do definiowania ciągu znakowego. Kiedyś jeszcze mówiło się o różnicach w przetwarzaniu tych dwóch rodzajów ciągów znakowych. One dalej są, ale dzisiaj mają troszeczkę mniej na znaczeniu. Natomiast w
przypadku pojedynczego cudzysłowia, zwanego również apostrofem, ten ciąg znaków nie będzie w żaden sposób przetwarzany. Jest to po prostu ciąg znaków. Natomiast w przypadku ciągu znaków zapisanego z użyciem normalnych cudzysłów, podwójnego tak cudzysłowia, tak naprawdę, jeżeli w tym ciągu znalazłaby się zmienna, znaczy jej, jeżeli znalazłaby się symboliczna nazwa zmienny w tym ciągu, zostałaby wyświetlona wartość tego ciągu. Tak samo z użyciem znaków specjalnych, znaków niedrukowanych, takich jak tabulacja, nowa linia i tak dalej. Te wszystkie rzeczy są przetwarzane w przypadku ciągu zdefiniowanego w normalnym cudzysłowie, a nie są przetwarzane w przypadku, kiedy użyjemy pojedynczego cudzysłowia. Na to należy zwrócić uwagę. Ma to też zapewne tak jakieś swoje konsekwencje w czasie przetwarzania tego ciągu, natomiast no, przy dzisiejszych możliwościach chyba raczej nie powinniśmy się już tym przejmować. Dobrze, typy złożone. Tablice. Jako, że na tablicę przeznaczymy sobie oddzielną sekcję, nie będziemy się tutaj za bardzo w nie zagłębiać w tej chwili. Powiemy sobie też tylko pokrótce o obiektach, ponieważ dopóki nie będziemy ruszać rzeczywiście zagadnień programowania obiektowego, musimy tylko wiedzieć, że one istnieją, tak? Obiekt jest przedstawicielem zdefiniowanej klasy. Czyli tak naprawdę definiujemy taki bardziej złożony typ i tą definicję nazywamy klasą. Klasa może być zdefiniowana przez programistę lub może być wbudowana, lub może być zdefiniowana przez innego programistę z biblioteki, którą wykorzystujemy. Obiekt posiada pewne atrybuty oraz metody, które są zdefiniowane w klasie. I myślę, że na razie tyle, tak? Po prostu obiekt jest kolejną zmienną. Jest to zmienna, która odnosi się do czegoś znacznie większego niż liczba, załóżmy, niż liczba całkowita lub ciąg znaków. Kolejnym typem złożonym są tak zwane zmienne wykonywalne, callable. Te zmienne generalnie zawierają adres, nazwę do wykonywalnej funkcji lub metody. Definiuje się je po to, żeby można było przekazać nazwę jakiejś metody, którą chcemy w jakiś sposób wykorzystać w innej funkcji, powiedzmy sobie. Ale o tym też będziemy mówić sobie więcej w przyszłości. Trzecia grupa, czyli typy specjalne. Są to tak zwane zasoby. I tutaj zasoby, no to przede wszystkim powiedzmy sobie troszeczkę taki, raczej powiedziałbym, starszy model programowania. Przykładem użycia zasobów jest na przykład otwarcie zasobu do pliku. Kiedy jedna funkcja otwiera nam odczyt pliku, otwiera nam plik do odczytu i zapisu na przykład, zwraca nam adres tego zasobu. My tak naprawdę nie przejmujemy się, co to jest, bo to tak naprawdę nie jest zawartość tego pliku. Jest to po prostu pewien wskaźnik na zasób, którym tym plikiem jest, i inne funkcje z tej samej grupy będą pobierały ten zasób jako jeden z parametrów po to, żeby, powiedzmy sobie, odczytać coś z tego pliku, dopisać coś do niego i na końcu go zapisać. Ostatni typ specjalny to typ null. Bardzo ciekawy typ, bardzo prosty typ. Jest to typ, który może przyjąć tylko jedną wartość, jest to wartość null. I teraz tak, jaka zmienna jest zmienną typu null? No zmienna, do której przypisana jest wartość stałej null lub jest niezdefiniowana lub została wyczyszczona z pamięci. Czyli taka trochę zmienna, ale nieistniejąca. Dobrze, teraz może najważniejsze przy typach: wady i zalety różnego podejścia do typów PHP. Więc tak, mogłoby się wydawać, i zapewne w większości świeżych programistów PHP wydaje się, że to luźne podejście, to, że nie trzeba definiować typów, tak, to, że te typy mogą się zmieniać w trakcie
wykonywania programu jest dużą zaletą, ponieważ ułatwia życie. Ułatwia, ale tylko tak na pierwszy rzut oka, ponieważ w przypadku bardziej złożonych aplikacji, dłuższych kodów, rzeczy, które nie są zmieniane, które nie są zdefiniowane jako specyficzne typy, pojawiają się problemy. Jeden z tych problemów, wspomniałem już przed chwilą, jest to na przykład to obcinanie, tak, miejsc dziesiętnych w przypadku, gdy jakaś operacja będzie wykonywana tylko na liczbach całkowitych, a my nieświadomie podamy liczbę zmiennoprzecinkową. Tak naprawdę również, jeżeli jakaś funkcja powinna nam zwracać liczbę całkowitą, a coś pójdzie nie tak w obliczeniach, my źle zakodujemy obliczenia, pojawi się liczba zmiennoprzecinkowa i nie zostaniemy o tym poinformowani na poziomie samego interpretera. Sami musimy wykonać pewne operacje w kodzie programu, żeby sprawdzić te rzeczy. No, jest to jedna z zalet, którą jednak dostajemy w przypadku języków, w których te typy są wymagane i niezmienne. Więc tak jak myślę, że większość rzeczy w PHP, to co wydaje się zaletą i ułatwieniem, tak naprawdę na koniec końców jest tak naprawdę utrudnieniem i wręcz może wadą. Ale myślę, że to na razie tyle o tym. Przyszedł czas na tablice. Tablice, które są swego rodzaju zupełnie osobną historią w PHP. Element, który jest przez niektórych programistów zbyt uwielbiany, zbyt nadużywany, do tego stopnia, że taka anegdotka, że czasem kod można byłoby nazwać, że programowanie jest zorientowane tablicowo, a nie obiektowo. Natomiast tak, tablice z drugiej strony w PHP są potężnym narzędziem, które zaraz sobie omówimy i dają nam wielkie możliwości, natomiast trzeba z nimi ostrożnie, bo to co przed sekundą mówiłem, te rzeczy, które wydają się największym ułatwieniem i największym udogodnieniem, są czasem naszym gwoździem do trumny w przypadku rozwiązań, które projektujemy. Natomiast jako, że jest to jednak poziom podstawowy, to sobie te tablice omów. Ok, tablice są to tak naprawdę uporządkowane mapy wartości. Jeżeli mielibyśmy sobie to w jakiś sposób wyobrazić, to tak zwana dwuwymiarowa tablica, na razie pomijmy wymiary, jest po prostu tabelką. Odpowiednikiem tablicy dwuwymiarowej w matematyce jest macierz, a odpowiednikiem tablicy jednowymiarowej ciąg. No i dobra, zacznijmy może najprościej od praktyki, jak sobie zdefiniujemy tablicę. O właśnie tak, zmienna, do której przypisujemy nawiasy kwadratowe. I to definiuje nam, że zmienna x jest teraz pustą tablicą. Właściwie pustą tablicą, tak? Ok, teraz w następnym przykładzie pokażemy, jak pojedynczo przypisywać wartości do kolejnych komórek tablicy. Ok? Czyli właśnie x, teraz bardzo ważne jest, żebyście zapamiętali, nawias kwadratowy będziemy używać jako definicję tablicy lub również jako określenie adresu, indeksu lub też klucza, w zależności od tłumaczenia, komórki w tej tablicy. I teraz tutaj warto wspomnieć, że w tej chwili definiujemy x jako, i wcale nie musieliśmy, jeszcze ważna rzecz, wcale nie musieliśmy dokonywać tej definicji z poprzedniego slajdu. Możemy po prostu stwierdzić, że x nowa komórka równa się 1. X nowa komórka równa się 3. W tym momencie nasza tablica będzie się składała z dwóch komórek o wartościach 1 i 3, a indeksy tych komórek będą równe 0 i 1. I teraz tu już sobie pokazaliśmy, jak definiujemy coś takiego, co się nazywa tablicą indeksowaną.
indeksowanie zaczyna się od zera, my indeksów nie musimy podawać, tablica automatycznie nada kolejnym komórkom kolejne wartości indeksów. Dobrze, teraz druga sprawa, tablica asocjacyjna. Tak, teraz znowu od nowa zaczynając, nadajemy tym kluczom jakieś konkretne wartości i przypisujemy również wartość do tej komórki. Teraz to ciekawe, bo tutaj przechodząc powoli przez te różne definicje tablic, dotykamy tematu właściwości tablicy. Więc może zatrzymajmy się chwilę i wymieńmy sobie w tej chwili właściwości kluczy tablicy, tak? Klucze mogą być różnego typu, jak również klucze mogą być różnych typów w jednej tablicy. Czyli możemy indeksować tablicę stringami, możemy ją indeksować liczbami. A możemy indeksować i stringami, i liczbami naraz. Jeśli klucze są zdefiniowane, mówimy wtedy o tablicy asocjacyjnej, czyli przypisujemy jakieś, powiedzmy sobie, definicji, czyli naszemu kluczowi jakąś wartość. Jeśli klucze nie są zdefiniowane, mówimy o tablicy indeksowanej i przypominam, co ważne, indeksacja następuje od zera. Ok. Dobrze. Teraz tak. Wartości tablicy. Już na tych kilku przykładach definicji wiemy, że wartości mogą być dowolnego typu. Ale, co zaraz sobie powiemy, tablice, komórka może mieć również wartość innej tablicy. Znaczy inna tablica może być wartością komórki i tablicy. Wtedy będziemy mówili o tablicach wielowymiarowych, ale zaraz do nich dojdziemy. I tak samo nasze luźne podejście w PHP do typów. Elementy tablicy nie muszą być tego samego typu. Ok. Wróćmy w takim razie do praktycznego definiowania tablic. W poprzednich przykładach pokazałem, jak definiować tablicę, odnosząc się do każdej komórki oddzielnie. Teraz widzimy, jak zdefiniować tablicę, przypisać tablicę do zmiennej, definiując ją jako tablicę. Czyli w przypadku naszej pierwszej tablicy będzie to tablica indeksowana z trzema komórkami o wartościach 1, 2, 3, indeksach oczywiście 0, 1, 2. W drugim przykładzie definiujemy tablicę o indeksach będących ciągami znakowymi A, B i C oraz o wartościach 1, 2, 3. Tak, jest to tablica asocjacyjna. Czyli wiemy, że możemy dwojaki sposób definiować nasze tablice. Możemy zacząć od zdefiniowania najpierw tablicy jako tablicy i przypisać ją do zmiennej, a następnie możemy dodawać nowe komórki poprzez definiowanie poszczególnych komórek w tablicy. Co ważne, możemy usunąć całą tablicę lub usunąć poszczególne komórki w tablicy. Dobrze, czyli teraz tak. Wspomniałem już o tablicach wielowymiarowych, czyli wiemy, że tablica dwuwymiarowa będzie odpowiednikiem macierzy. Wiemy też, że mogą być tablice jeszcze więcej wymiarowe. Ok, tablica wymiarowa występuje wtedy, gdy wartością komórki jest inna tablica. Czyli w naszej tablicy komórkę o indeksie 18 definiujemy jako pustą tablicę. Ale już w tablicy, w komórce o indeksie 2, definiujemy nową tablicę indeksowaną i wartość pierwszej komórki będzie 45. Jeszcze tu na koniec, żeby tylko uświadomić, że naprawdę możemy mieszać te wartości indeksów, również w przypadku tablic wielowymiarowych na różnych poziomach możemy używać zamiennie różnego typu indeksów. Ok. Teraz powiedzmy sobie troszeczkę bardziej o teorii
jak podchodzimy do samych tablic, które są, tak jak wspomniałem, potężnym narzędziem, tak? Tablica PHP jest przystosowana do używania jej jako tablicy, jako wektora, jako słownika, jako kolekcji lub jako stosu, lub jako kolejki. A to wszystko za sprawą ogromnego zbioru funkcji, które przeprowadzają operacje na tablicach. Są tam funkcje do sortowania, pobierania wartości z początku, z końca, przesuwania wskaźnika w tablicy, konwersji do innych formatów, serializacji i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę właśnie dlatego tablice są bardzo popularne w PHP, ponieważ PHP dostarcza nam ogromny zbiór funkcji do pracy na tych tablicach. Tablica, no tutaj dlaczego używać tablic, a nie zmiennych? No, tablica przede wszystkim w momencie, kiedy agregujemy w jakiś logiczny sposób powiązane ze sobą wartości. Na przykład przekazujemy, nie wiem, listę użytkowników, czy coś w tym stylu, przez co chcemy potem w pętli przejść, ponieważ przez tablicę można przechodzić pętlą. Można wykonywać powtórzone operacje dla każdego jej elementu. Ale o tym powiemy sobie więcej w przypadku omawiania pętli. I jeszcze bardzo ważna rzecz. Tablica może być już w późniejszych wersjach PHP zdefiniowana jako wymagany typ parametru przekazywanego do funkcji. Czyli tak jak nie możemy zdefiniować, że oczekujemy, żeby ten parametr był liczbą całkowitą, tak możemy zdefiniować, że ten parametr ma być tablicą, co ułatwia potem używanie go wewnątrz funkcji, bo wiemy, że możemy operować na nim funkcjami tablicowymi. Okej. Jestem przekonany, że do tablic będziemy jeszcze nie raz wracać w przypadku innych tematów, jak również i tematów stricte tablicowych. Teraz pokrótce o zakresie zmiennych, ponieważ no jest to też pojęcie, o którym można byłoby mówić, debatować, dyskutować, bo nieraz pewnie nie jeden programista na tym poległ. Natomiast jeszcze raz, jest to kurs podstawowy. Ok, zakres zmiennych. Pojęcie to definiuje nam, w jakim zakresie, znowu masło maślane, ale inaczej mówiąc, jak bardzo rozlegle, jak szeroko w kodzie dana zmienna będzie widoczna, będzie dostępna do użycia. Czyli w przypadku prostych skryptów, takich jak będziemy pisać gdzieś na samym początku, nie ma to za wielkiego znaczenia. Chociaż oczywiście, jeżeli piszemy proceduralnie, no to zmienna nie będzie dostępna w linijkach, które są przed jej zdefiniowaniem, tak? Zanim ją nie zdefiniujemy, no to jej wartość nie będzie dostępna, tak? Tamto jest wszystko wykonywane linia za linią, tak jakby na osi czasu. Więc teraz tak. Zmienna zdefiniowana w skrypcie ograniczona jest do kodu tego skryptu, jak również skryptów, czyli plików do niego zaimportowanych, natomiast zaimportowanych po definicji, ponieważ tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy sobie to wyobrazić, a jednak wyobraźnia to dobra rzecz w przypadku programowania, include czy require tak jakby wstawia nam ten kod pliku, który jest importowany, w miejsce importu do tego pliku nadrzędnego. Czyli jeżeli definicja zdarzyła się po imporcie pliku, no to niestety ta zmienna i jej wartość nie będą widoczne w zaimportowanym pliku. Teraz inna ważna rzecz, która może na początku niektórym wydawać się dużym minusem, no ale jest to wielka zaleta. Zmienne zdefiniowane w funkcjach i metodach ograniczają swój zasięg tylko do tych funkcji lub metod. I to jest bardzo ważne i bardzo przydatne, ponieważ każda funkcja w
naszym programie może mieć tą swoją zmienną X, że tak powiem, i praca na tej zmiennej X będzie odnosić się tylko do zmian wprowadzonych w tej funkcji, co zapobiega wszelkiego rodzaju pomyłkom i nadpisywaniu tych zmiennych, których nadpisywać nie powinniśmy. Są również zmienne globalne, które możemy zdefiniować w zmiennych globalnych lub nadać im status globalnych, oraz zmienne statyczne, które są chociażby współdzielone przez obiekty tej samej klasy. Ok, tak jak ja mówię, jeżeli na chwilę obecną chcecie wejść głębiej w temat, zapraszam do poszperania w internecie. A my przechodzimy dalej. Zmienne predefiniowane. Czy jak sama nazwa wskazuje, są to zmienne zdefiniowane przez interpreter PHP po to, żebyśmy mieli dostęp do pewnych wartości w trakcie wykonywania naszego skryptu. Pierwszą grupą takich zmiennych są zmienne superglobalne, czyli takie zmienne, które dostępne są w pełnym zakresie wykonywalnego skryptu. Pierwsza z nich to tablica z referencjami do wszystkich zmiennych dostępnych w tym globalnym zakresie, tablica globals. Następna tablica, tablica podkreśnik serwer, może ja tego podkreśnika nie będę mówił, ale tablica serwer, to tablica ze zmiennymi serwera. Co dokładnie się w niej znajduje? Odsyłam Was do dokumentacji lub do ewentualnie przyszłego odcinka o tym. Natomiast ogólnie znajdziecie tam pewne parametry serwera, na którym w tej chwili wykonuje się Wasz skrypt. Kolejne dwie tablice to tablica get i tablica post. W tych dwóch tablicach znajdziecie zmienne przesłane przez te dwie metody HTTP do waszego skryptu. No, czyli generalnie, może nie wprost, bo w tej chwili używając frameworków, najczęściej jest to obudowane w jakąś klasę, natomiast no, z tym się dosyć dużo pracuje, no bo wszystkie informacje przychodzące od użytkownika będą generalnie przesyłane przez te dwie metody. Ok. Tablica files, czyli tablica z plikami przesłanymi przez protokół HTTP. Czyli jeżeli ktoś wysyła formularz z plikiem, no to ten plik będzie znajdował się w tej tablicy w czasie wywołania tego skryptu. Tablica request. Jest to tablica ze wszystkimi zmiennymi żądania, na którą składa się get, post i cookie. Tablica session, no wszystkie zmienne sesji użytkownika, który aktualnie wywołuje ten skrypt. Jak wiemy, serwer jest centralny, pracuje z nim wielu użytkowników naraz. No i serwer w jakiś sposób musi wiedzieć, który użytkownik jest który, do tego służą sesje. Tak, w uproszczeniu. Tablica end od environment, czyli tablica ze zmiennymi środowiska, jak również tablica cookie, czyli tablica ciasteczek, które nasz skrypt może zostawiać w przeglądarce lub ogólnie na komputerze użytkownika. Dobrze, teraz tak, pozostałe cztery zmienne predefiniowane to PHP error message, czyli ostatni błąd wykonania skryptu. No, w tej chwili już przechodzi się, czy wręcz przeszło się na pracę jednak na wyjątkach niż na takich błędach. To jest raczej old school. Tablica nagłówków odpowiedzi HTTP. No i dwie rzeczy, które mogą się przydać w przypadku, jeżeli będziemy wywoływać nasz skrypt w linii poleceń, tablica argumentów przekazanych do skryptu i liczba argumentów przekazanych do skryptu. To też troszeczkę taki old school, jak dla mnie to zalatuje takim C. Dobra, kolejna sekcja to zabawnie brzmiące zmienne. Ale to jest coś prawdziwego, tak? Zmienne mogą być definiowane
trakcie wykonywania skryptu. No właśnie, czyli tak naprawdę możliwe jest dynamiczne tworzenie zmiennych poprzez tą instrukcję, którą widzicie w tej chwili na ekranie, tak? Czyli tak naprawdę w nawiasie klamrowym zawieramy naszą dynamicznie zdefiniowaną, symboliczną nazwę tej zmiennej. Czyli będzie ona się składała z prefiksu i naszego klucza. Powiedzmy klucz to 5. Czyli tak naprawdę stworzyliśmy zmienną, która się nazywa prefiks 5. I prawda jest taka, że możemy się do tej zmiennej również odwoływać w sposób tradycyjny i gdzieś w programie wpisywać po prostu dolar prefiks 5. To jest zdecydowanie wykorzystywane w przypadku używania obiektów klasy standard class. Natomiast jest kilka, jeżeli mam być szczery, to kilka razy w życiu skorzystałem gdzieś w jakiś sprytny sposób z tego, ale nie jest to rzecz, która jest tak mocno wykorzystywana, no a już od używania samego standard class, no to raczej powinno się w ogóle odchodzić. No dobra, to tyle o tych zmiennych zmiennych. Czyli konwersja typów. W PHP występują dwa rodzaje. Jest jawna konwersja typu, którą może wywołać programista, lub jest też niejawna konwersja typu, o której już co najmniej dwa razy dzisiaj wspominałem. Jest to niejawna występuje w przypadku, kiedy nie mamy świadomości o tym, że typ został zmieniony, co może skutkować utratą pewnych danych. OK, ale zajmijmy się jawną konwersją typu. Jawna konwersja typu to jest zmiana typu zmiennej wraz z rzutowaniem wartości starego typu na nowy typ. No bo wiadomo, że już nie można powiedzieć, że wartość będzie taka sama. Można powiedzieć, że będziemy reprezentować tą samą wartość. Pamiętacie nasz przykład z jedynką jako liczbą całkowitą i jedynką .00 jako liczbą zmienną przecinkową? No to właśnie. Obie te zmienne reprezentują tą samą wartość, no ale nie mają tej samej wartości, bo są różnego typu. I teraz tak. Konwersja, jawna konwersja typu jest bardzo prosta. Wystarczy przed, powiedzmy sobie, przypisaniem czy użyciem zmiennej napisać w nawiasie typ zmiennej, do której chcemy naszą zmienną przekonwertować. Oczywiście wspomniałem o tym, że zostanie zmieniony typ, a wartość zostanie rzutowana. No, bo mimo tego, że powiedzmy sobie robimy to jawnie, jeżeli będziemy zmieniać typ z typu zmienno-przecinkowego w przypadku, gdzie mamy jakąś wartość dziesiętną liczby, no to na pewno tą wartość stracimy w momencie, jeżeli przekonwertujemy to do liczb całkowitych. W przypadku konwersji na string będziemy mieli reprezentację liczby po prostu jako ciąg znaków, tak? W przypadku konwersji do typu logicznego, no pojawi nam się prawda albo fałsz w zależności od tego, czy liczba była zerem, czy nie była. Teraz czas na drugą połowę naszego kursu, czyli stałe. Ale nie, przyjmujcie się. Na pewno czasowo to nie jest połowa. Jesteśmy już raczej gdzieś przy końcu tego odcinka. Stałe. Stałe są to identyfikatory, którym przypisana jest jakoś wartość. I teraz czym się różni stałe od zmiennej? A tym, że stała, jak sama nazwa wskazuje, jest stała i nie może być zmieniana. Po co w ogóle takie zmienne? A
po to, żeby uniknąć efektu tak zwanych liczb magicznych. Czyli wyobraźcie sobie teraz, że pracujecie w grupie programistów, jest jakaś ogromna aplikacja, coś robicie, robicie, robicie i nagle pojawia wam się w kodzie, który powiedzmy sobie chcecie przerobić lub wykorzystać jeszcze raz lub zmienić, że jakaś zmienna, która powiedzmy sobie nazywa się atrybut jakiegoś tam samochodu, ma wartość 4. I wy nie macie pojęcia, co to 4 oznacza. I to jest właśnie taka liczba magiczna. Liczba, która ma jakieś znaczenie, natomiast my tego znaczenia nie znamy. Dlatego stałe pozwalają nam zdefiniować koncepty używane przez programistów w danym kodzie. Czyli na przykład, jeżeli wiemy, że oczekiwana liczba kół w samochodzie osobowym to 4, dlaczego nie wprowadzić takiej stałej? Jeżeli wiemy, że w roku jest 12 miesięcy, dlaczego nie zdefiniować tego jako stałą? I oczywiście liczba miesięcy w roku nigdy się nie zmieni. Nawet jakbyśmy wprowadzili jakiś nowy kalendarz i by się zmieniła, no to wtedy wystarczy właśnie zmienić ją w jednym miejscu. Ale za każdym razem, kiedy będziemy porównywać jakąś zmienną do liczby miesięcy w roku, jeżeli ona zostanie zapisana jako stała z zrozumiałą nazwą, to będziemy wiedzieli tak naprawdę, o czym mówimy. Czyli jeszcze raz. Zmienna powinna być stosowana zamiast literału, jeśli dana wartość wyraża jakiś koncept. I teraz jak definiujemy stałą? W kodzie używamy funkcji define, natomiast w klasie używamy słowa kluczowego constants. Ważna informacja, ważna sugestia, nie jest to wymagane, natomiast przyjęło się, żeby stałe były pisane dużymi literami. OK. PHP nie byłoby sobą, gdyby nie dało nam czegoś w gratisie. Mamy tak zwane stałe magiczne. Tutaj szybko sobie przez nie przelecimy, bo nie są to raczej rzeczy, które na co dzień będziemy wykorzystywać w prawdziwym programowaniu. Są to bardziej rzeczy dostarczone przez interpreter do analizy w przypadku jakichś problemów i błędów. Natomiast jako, że dzisiaj do tego też są narzędzia, to pozostawimy tą kwestię używania tych stałych magicznych tym narzędziom, a my będziemy korzystać z tych wszystkich debugerów i tak dalej. OK. To tak tylko pokrótce. Mamy stałą line, która podaje nam aktualną linię w pliku, w którym powiedzmy sobie, w którym dokładnie odnieśliśmy się do tej stałej. Czyli jest to stała, ale jest to stała, która jest zależna od miejsca, w którym ją wywołamy. Stała file pokazuje nam pełną ścieżkę do pliku. W przypadku plików, które są inkludowane, będzie to ścieżka do pliku inkludowanego. Stała dir pokazuje nam katalog tego pliku. Stała function zwraca nam nazwę funkcji, w której się znajdujemy. Analogicznie stała class zwraca nam nazwę klasy. Stała trait zwraca nam nazwę cechy, traitu, w którym się znajdujemy. Method zwraca nazwę metody. Namespace zwraca nazwę przestrzeni nazw. OK. Tak jak mówiłem, o stałych zdecydowanie krócej. I teraz jeszcze ostatnia już rzecz, znalazła ona się tutaj w stałych, no ponieważ jest to swego rodzaju stała, tyle że stałą nie jest. Literały. Literały są to fragmenty kodu reprezentujące jakąś wartość. Czyli tak naprawdę no bez literałów nie da się żyć, ponieważ jeżeli chcemy nadać pierwotną wartość jakiejś zmiennej, musimy do tego użyć literału, bo inaczej się nie da, tak? Czyli właśnie, w podanym przykładzie, piątka jest literałem. Ciąg znaków text jest literałem, dopóki go nie przypiszemy do zmiennej.
w przypadku tych wyrażeń, tak, nasze trzecie wyrażenie, dwójka jest literałem, ponieważ ma ustaloną wartość. Time jest funkcją, która zwraca nam czas. I teraz dla porównania, w ostatnim wyrażeniu nie ma literału, ponieważ x może przyjmować różne wartości, ponieważ jest zmienną. I w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Dziękuję za uwagę. Gratuluję tym wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Ja wiem, że teoria na początku jest jaka jest, no ale ja muszę ją przerobić, wy niekoniecznie musicie jej oglądać. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście. Ja staram się to w miarę przystępnie wam przekazać. Oczywiście, jak zawsze, bardzo proszę o komentarze, o wszelkiego rodzaju uwagi, co wam się podobało, co się nie podobało. Zróbmy sobie jakąś dyskusję, jeśli chcecie. Przede wszystkim, jeżeli coś byłoby nie tak, popełniłem jakiś błąd, no to bardzo proszę mnie o tym poinformować, poprawimy. Jeśli podobał wam się ten odcinek, jeżeli jesteście zainteresowani oglądaniem kolejnym, zachęcam do zasubskrybowania kanału na YouTubie. Ten, jak i inne odcinki znajdziecie na stronie kursu, na którą serdecznie zapraszam. Można wejść, popatrzeć, poczytać, pooglądać. I oczywiście zachęcam również do śledzenia mnie na Twitterze, ponieważ tam dowiecie się też wszystkiego na bieżąco, co się szykuje, jakie nowe odcinki przygotowuję i tak dalej. No i cóż, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek kursu programowania PHP w praktyce.